zgawęd historycznych, to poszerzenie tego, co na grafikach. Pierwszą parafią, jaka powstała w Teofilowie, była ta parafia Matki Bożej Bolesnej. Ona powstała przy ulicy Grabieniec, wtedy obecnie pasjonistów. Pasjoniści, to zgromadzenie zakonne, pojawiło się już w 1956 roku w Łodzi, w tym miejscu, w tym małym domku. Oni tu wykorzystywali, tworzyli później różne takie obiekty, w których odprawiali nabożeństwa, wiaty. Nie mogli uzyskać zgody na budowę kościoła, to były długie boje z władzą. Wreszcie zgodę uzyskano w 1971 roku na fali Gierkowskiej Odwilży. I co ciekawe, to jest pierwsza zgoda na nowy kościół w nowym miejscu, gdzie przed wojną nie było niczego, żadnego obiektu kościelnego, w nowym miejscu, jaka została uzyskana w całej archidiecezji łódzkiej po II wojnie światowej. Były kościoły nowo budowane, na przykład świętej Teresy, ale tam były już jakieś obiekty sakralne. Przed wojną były plany budowy kościoła. W nowym miejscu, zupełnie po wojnie, to jest pierwszy kościół na terenie całej archidiecezji łódzkiej. Zgoda była w 1971, parafię powołano w 1972. Budowę tego kościoła zaczęto w 1973. Budowano go do 1976. On jest bardzo duży, jest większy od innych parafii na Teofilowie. Wtedy, gdy go budowano, władze kościelne wyszły z założenia, że prawdopodobnie innej zgody na parafię na Teofilowie nie dostaną. W związku z czym wybudowano bardzo duży kościół dwupoziomowy. Później pojawiły się inne parafie, ale trzeba pamiętać, że Teofilów w założeniu powstawał oczywiście tak, jak go władze tworzyły, bez kościoła, i dopiero ten powstał jako pierwszy, jako najstarsza parafia na Teofilowie.